Dzień dobry, bądź dobry wieczór, zależnie od pory dnia, w której Państwo oglądacie to. Nazywam się, tak jak na ekranie jest napisane, Michał Szurek. Jestem matematykiem i swoje całe życie zawodowe spędziłem na Uniwersytecie Warszawskim, a obecnie z racji siwych włosów jestem na emeryturze i uczę studentów, między innymi w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. No tak, zwracam się do młodych słuchaczy. Jestem przykładem człowieka, który zrealizował swoją pasję życiową. Od maleńkiego chciałem być matematykiem i nie miałem nigdy żadnych wątpliwości, jaką ścieżkę życiową wybrać. I nigdy się na tym wyborze nie zawiodłem. No właśnie, i dlatego chciałbym wszystkim opowiadać o matematyce. I w kilku wykładach opowiem właśnie o, jak sądzę, ciekawych zagadnieniach matematycznych. Nie będą to wykłady akademickie oczywiście, choć będą dotyczyć matematyki z wysokiej półki. Zacznę od ambitnej wycieczki. Wycieczka w n-ty wymiar, gdzie n będzie 1, może nie, ale 2, 3, a tak naprawdę to się rozpędzę na wymiarze 4, 5, a kiedy to się skończy, to zobaczymy. Ale najpierw trochę uwag wstępnych, takich refleksji na pół filozoficznych. Tak, czym się różni człowiek? No tutaj mamy człowieka rozumnego, homo sapiens. Czym się różni człowiek? Od czego? No od nieczłowieka. Był w historii ludzkości VI wiek przed naszą erą. W tym wieku, VI wieku przed naszą erą, żyli trzej wielcy myśliciele. Nie kontaktowali się oni ze sobą, bo proszę Państwa, zwracam się głównie do młodych, wtedy internet bardzo kiepsko działał w VI wieku przed naszą erą i trudno uwierzyć, że nawet telefonów komórkowych nie było. No. Pierwszy z tych mędrców w Chinach to był Konfucjusz. Jak inni, zajmował się właśnie tym pytaniem, co odróżnia człowieka od nie człowieka. I bardzo, bardzo upraszczając, na filozofii konfucjańskiej się nie znam, ale on mówił tak, że człowiek tworzy struktury społeczne i tym się różni. No, wiemy, że to nie jest do końca prawda, bo pszczoły też tworzą struktury społeczne, ale w pierwszym przybliżeniu tak może być. A to Budda. Budda, znów w krzywym zwierciadle przedstawiając filozofię buddyjską, mówił, że człowiek odczuwa cierpienie, ale dąży do nirwany. I to jest istota człowieczeństwa. Natomiast na południu Europy, na Półwyspie Apenińskim, działał Grek. Był klasycznym uchodźcą o nazwisku jak na ekranie. Znamy go z tego twierdzenia, ale nie na tym polega jego zasługa. On właściwie w swojej szkole stworzył podwaliny całej myśli europejskiej, bo on powiedział, człowiek, przeznaczeniem człowieka jest poznawać świat. I potem nawet chrześcijaństwo to przejęło. Bardziej chodziło o poznawanie Boga, ale również o poznawanie świata. I prawdziwa zasługa szkoły pitagorejskiej to jest właśnie ta. Myślenie o świecie, filozofia, poznawanie świata. No dobrze. Zapamiętajmy Pitagorasa, zapamiętajmy twierdzenie Pitagorasa, które znamy ze szkoły podstawowej.
I jeszcze trochę literatury z książki, której tytuł za chwilę będzie. Taki ładny fragment. Najpierw trzeba szeroko rozpostrzyć skrzydła, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku, a potem... No ale łoś mówi, ale ja nie mam skrzydeł. Aha, odrzekł zmieszany swoją nieuwagą kruk, ale mam bogatą wyobraźnię. Może wystarczy, jak sobie wyobrażę, że mam skrzydła. Zakładam, że wszyscy słuchacze mają bogatą wyobraźnię i wejście w enty wymiar będzie dla nich łatwe, lekkie i przyjemne. Może niekoniecznie łatwe, ale na pewno przyjemne. Oto i to jest książki wzięte i już jedziemy do przestrzeni wielowymiarowych. Ale na rozgrzewkę zacznijmy od wymiaru 3. Jak narysować sześcian? No, wszyscy wiemy, ale zwróćmy uwagę, że no tutaj mam sześcian, prawda? Żeby go narysować, to muszę zmieścić 3 wymiary w 2, więc muszę jakoś przekłamać. Jak możemy skonstruować sześcian? Nie wiem, czy nie zasłaniam sobą trochę. Sześcian możemy skonstruować, przesuwając kwadrat wzdłuż trzeciego wymiaru. No to mam jeden kwadrat, drugi kwadrat. Widzimy, że to jest kwadrat, prawda? Nauczono nas patrzenia w perspektywie. Jeżeli połączę odcinkami pionowymi, to będzie sześcian. Będzie. No to co? Jedziemy do wymiaru 4. Oto ten skonstruowany przed chwilą sześcian. No widać, można powiedzieć, że to nie jest sześcian, tylko taki wydłużony prostopadłościan, ale to jest wszystko kwestia rzutowania. Mogę sześcian tak zrzutować, żeby wyglądał w ten sposób. Zresztą nieważne, czy to jest prostopadłościan, czy regularny sześcian. No to biorę drugi i wybieram czwarty wymiar. A co jest tym czwartym wymiarem? Ale to jest filozofia, jestem matematykiem. I już Leibniz powiedział, że matematyk, dopóki jest matematykiem, nie musi się zajmować filozofią. Ja umiem narysować. Wybieram dowolnie kierunek tego czwartego wymiaru. Za chwilę będzie rysunek. On będzie biegł w kierunku NWSE, czyli od Szczecina do Przemyśla. O tak. No to proszę. Jest. Dwa sześciany połączone tym czwartym wymiarem. No, mam dwuwymiarowy rysunek bryły czterowymiarowej. No to jasne, że się trochę gmatwa. Opis analityczny, czyli przez współrzędne, jest bardzo prosty, ale tym się nie będę zajmować, bo wykład nie ma być akademicki. Jeżeli zrobię ten rysunek ładniej, z graficznego punktu widzenia, to będzie takie coś. Samo w sobie ładne, prawda? I teraz takie ćwiczenie, no łatwiej je będzie zrobić, gdy zatrzymacie Państwo mnie i spojrzycie na ten rysunek i proszę próbować wyobrazić sobie, że nie dostrzegamy koloru zielonego, powiedzmy. Wtedy powinniśmy zobaczyć dwa sześciany czerwone. A gdy będziemy udawać, że nie widzimy czerwonego, to dwa sześciany czarno-niebiesko-zielone i tak dalej. To wymaga minuty, dwóch wpatrywania się w ten ekran. Wobec tego pójdę dalej, a polecam zastopowanie mnie i spojrzenie takie. No dobrze, skoro nam tak ładnie poszło, to rozwiążmy pierwsze zadanie matematyczne dotyczące takiej bryły czterowymiarowej, która po polsku nazywa się kostka czterowymiarowa, po angielsku tesseract i obliczmy przekątną, długość przekątnej.
Przypomnijmy sobie wiadomości szkolne. No, przekąta kwadratu to pierwiastek z dwóch. To właśnie odkrył Pitagoras, szkoła pitagorejska. I to ich bardzo zbulwersowało, bo okazało się, że pierwiastek z dwóch jest liczbą niewymierną, czego nie potrafili sobie wyobrazić. I może pamiętacie, drodzy widzowie, słuchacze, że przekąta sześcianu to jest pierwiastek z trzech razy długość krawędzi. No to co będzie dla bogły czterowymiarowej? Można zgadnąć, ale zobaczmy. Oto rysunek naszej bryły czterowymiarowej kostki i mamy trójkąt. Ten najdłuższy odcinek to jest właśnie przekątna, której długość mamy obliczyć. Zakładam, że krawędź ma długość 1, żeby nie było za dużo rachunków. Ten odcinek o pośredniej długości to jest przekątna zwykłego sześcianu. Zwykłego to znaczy przekątna zielonego, niebiesko-czerwonego sześcianu. Zielono-niebieskiego, czerwonego. Znowu polecam zatrzymanie i wpatrzenie się w obrazek. I ten trójkąt jest prostokątny. Dlaczego? Dlatego, że każdy nowy wymiar jest prostopadły do trzech pozostałych. Tak jak widać nawet na tej mojej kostce sześciennej. No to cóż, twierdzenie Pitagorasa. I mamy. Długość przekątnej to jest pierwiastek z a kwadrat plus b kwadrat. 1 do kwadratu dodać pierwiastek z 3 do kwadratu. Po obliczeniach wychodzi pierwiastek z 4, czyli 2. No to teraz pytanie na inteligencję. W wymiarze 2 jest pierwiastek z 2, w wymiarze 3 jest pierwiastek z 3, w wymiarze 4 jest pierwiastek z 4. No to ile jest w wymiarze 5 albo ogólnie? No jasne. Odpowiednie nazywa się indukcją matematyczną, ale zgadujemy, że musi tak być. No. A ścisły dowód to jest właśnie indukcja matematyczna. I mamy takie twierdzenie, że przekątna kostki wymiaru n ma długość pierwszy z n. Nie ma tak łatwo. Nie ma tak łatwo. Zadanie o wpisanych kulach. Na rysunku mam kwadrat z takimi kółkami, kwadrat o boku 1, ale wyobrażamy sobie, że to jest albo sześcian, o tu mam model sześcianu, wpuszczam kulkę w narożnik, o, wobec tego w sześcianie takich kulek byłoby 8, wpisane w narożniki i styczne do siebie wzajemnie, o tak. I leci kula, stop, dobrze. Więc widzimy rysunek oczami wyobraźni, widzimy kostkę n-wymiarową, wpisane kule, a między tymi kulami malutka kulka, no i zadanie obliczyć promień. Bardzo łatwe zadanie, bo promień kuli białej, białego kółka na moim rysunku, to jest 1/4. No widać, prawda, że może jest 1/4. Ten zielony odcineczek pionowy ma długość 1/4. Wobec tego popatrzymy na przekątną. Przekątna składa się z dwóch średnic białej kuli i dwóch średnic małej kulki zielonej, bo te zuchelki w narożach mają długość równą promieniowi zielonej kuli. No to cóż, wyliczyliśmy, że pierwiastek z n to jest długość przekątnej i mamy 4r dodać 4 razy 1/4, a więc dodać 1. Gdy sobie to obliczymy z tego r, to wyjdzie tyle. No i fajnie. Ha, ha, ha. No to teraz wynik jest poprawny. No to weźmy n równe 49. Dlaczego 49? Żeby pierwiastek się dobrze wyciągnął. Czyli jesteśmy w przestrzeni 49-wymiarowej. No to co z tego?
No jesteśmy. No to ile? No to podstawiam. E to równe 7, wyciągam pierwiastek, to jest 7, 7 minus 1 dzielone przez 4, jest równe 3. No dobra, R równe 3, ale popatrzmy. R równe 3, promień tej małej kulki jest równy 3, ale ona się ma mieścić w sześcianie, w kostce o krawędzi 1. Jeszcze jest ograniczona przez no, bardzo wiele tych kul. Tych kul w przestrzeni 49-wymiarowej jest 2 do 49, to jest olbrzymia liczba. Otaczają ją, a ona sobie nic z tego sobie wyobrazić. No, nasza wyobraźnia w wymiarze 49 już trochę szwankuje. No bo my mamy wyobraźnię trójwymiarową. I tak się tym przejąłem, że muszę się napić. Ale nie, żeby mnie nie zrozumieć źle. Wysowianka zdrój. Dobrze. No więc mam nadzieję, że to jest zastanawiające i jak to jest. To się da łatwo zrozumieć, ale jak mówię, wykład jest nieakademicki, więc o tym może innym razem. Ale pobawmy się. Właśnie tutaj te znaki zapytania dają nam do myślenia. No to pobawmy się. Znamy grę dla dzieci w kółko i krzyżyk, prawda? Stawiamy trzy symbole. Swoje, kto ustawi w jednej linii, to wygrywa. Gra dla małych dzieci albo dla matematyków. Pograjmy w przestrzeni na rozgrzewkę trójwymiarowej. Biorę sześcian i tnę go na cztery plasterki w każdą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Ustawiam te plasterki o tak. Za chwilę będzie. O! Cztery plasterki, składają się one na sześcian, jeden nad drugim, albo jeden obok drugiego, wszystko jedno. No i zasada taka sama, kto ustawi swoje cztery, w przestrzeni muszą być cztery, żeby gra była interesująca, w jednej linii, to wygrywa. No to ćwiczenie. Niech ruch będzie na niebieskich, dla niebieskich. Zobaczmy, że jeżeli niebieski postawi kropkę tutaj, ta buźka uśmiechnięta, to niech będzie niebieska kropka. Czy wszyscy widzą, że są cztery kropki w jednej linii? Na pewno. Ale jeżeli ruch będzie dla czerwonych i ta zielona buźka będzie czerwoną kropką, to też będą cztery kropki w jednej linii. Jakie? Ano po przekątnej sześcianu. Niebieskie mają, gdyby ruch był na niebieskich, to niebieskie mogłyby też postawić tutaj kropkę, no i ćwiczenie, które kropki niebieskie są wtedy w jednej linii. No dobrze, no to jedźmy do wymiaru 4. I to polecam, chciałem powiedzieć uczniom na nudne lekcje, ale nie powinienem tak mówić. Biorę kostkę czterowymiarową i tnę ją na 5 plasterków, 5 na 5 i gram w przestrzeni czterowymiarowej. Oto ćwiczenie. Czy wszyscy widzą, że te kropki stoją w jednej linii? Na pewno. Czy wszyscy widzą, że te kropki stoją w jednej linii? Na pewno. Kropki czerwone to jest przekąt naszej ściany, przekąt naszej kostki. No to cóż, jeżeli tak tam dobrze idzie w przestrzeni czterowymiarowej, a to naprawdę jest interesująca gra, dopóki nie obie strony nie wprawią się tak, że się stanie już no, mniej ciekawa, to w przestrzeni pięciowymiarowej. A może nie trzeba rysować, tylko zaprząc komputer. Miałem ucznia, który napisał program, który dość dobrze grał
w tę grę na kostce pięciowymiarowej. Ale polecam również bez programu. No dobrze, ale no dobrze. Inne zadanie z geometrii wielowymiarowej, którym tylko mignę, to jest to samo, tylko dla czworościanu, który w wyższych wymiarach nazywa się sympleksem. Na ekranie mam trójkąt z kółkami, a na ekranie macham czterema kulkami sklejonymi w czworościan i tam w środku między nimi jest malutka kulka. I to samo w naroża sympleksu, czyli takiego uogólnienia czworościanu na n-ty wymiar, wpisano kulę i obliczyć promień. Zadanie to jest zupełnie inne niż to, które było przed chwilą. No, miałem o tym wykład dla doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie i to nam zajęło cały dwugodzinny wykład, więc oczywiście tutaj nie powiem o tym, ale może spróbujcie, przynajmniej dla czworościanu, czyli w tej sytuacji trójwymiarowej. W przestrzeni czterowymiarowej dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Jest sześć wielościanów foremnych, w przestrzeni trójwymiarowej pięć, a w przestrzeni pięciowymiarowej tylko trzy i tylko mignę różnymi slajdami. To będzie temat na oddzielny wykład. Ale, czy to jest wszystko, czy to jest tylko taka igraszka matematyków? Gdyby nawet tak było, byłoby ciekawe, bo matematyka jest pewną intelektualną przygodą, tak jak literatura, muzyka i jest to bardzo ważna rola matematyki, ale matematyka ma również bezpośrednie zastosowanie, no, wszyscy wiemy, w technice i oto zadanie. Do przeciwległych wierzchołków sześcianu, o tak jak tutaj, prawda, podłączono prąd. Opór każdej krawędzi jest równy 1, wyznaczyć opór całego układu. Za moich czasów mówiło się opór, obecnie w szkole zdaje się nazywa to się rezystancją, żeby było mądrzej. I to jest zadanie z fizyki, naprawa Kirchhoffa, ale od razu przejdę do oporu kostki czterowymiarowej. No i o właśnie, tutaj podłączono prąd i oznaczam wierzchołki. Tak, jedne są brązowe, inne są fioletowe i zielone. I uczę swoich studentów, żeby starali się rozumieć zadanie i przekładać na zrozumiały język. Nawet czasami zabawne zadanie. To jest zmora nauczycieli, w szczególności szkół podstawowych, że jeżeli jest na lekcji zadanie o cukierkach, a na klasówce jest o czekoladkach, to dla dzieci to jest co innego. Więc ja tutaj nie pójdę w fizykę, tylko będę transportował plecaki z kółka żółtego do kółka czerwonego, albo narciarzy, albo niech to będzie sieć przepływów, wagonów, albo sieć informatyczna. O właśnie, sieć informatyczna, przepływy w sieciach. A więc zakładam, że na jednym odcinku mogę przetransportować jeden plecak na jedną jednostkę czasu. Tu mam te wszystkie drogi i biorę 12 plecaków. Dlaczego 12? Żeby wyszło. Dzielę je na cztery grupy po trzy. Następnie w punktach brązowych, do każdego punktu brązowego docierają trzy plecaki i
rozdysponuję je po jednym na każdą krawędź, potem one się zejdą w tych punktach oznaczonych fioletowym kwadratem i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli to prześledzimy, znowu polecam zatrzymanie, to przetransplantujemy 12 plecaków w czasie 8. To jaki jest opór elektryczny? Opór elektryczny będzie 12 przez 8, czyli 3 drugie. Nie, 8 przez 12, czyli 2 trzecie. A dlaczego mi się pomyliło? Dlatego, że patrzę na to nie jak na opór, a odwrotnie, jak na przepustowość. Mam sieć od żółtego kółka do czerwonego. Jaką ona ma przepustowość? Jak wagony kolejowe przepuścić? Jak przepuścić bity informacji? Jak to zrobić? Ano tak właśnie jak te plecaki. Ja mówiłem, że zrealizowałem swoje marzenia życiowe nie do końca, bo jako młody chłopiec chciałem być konduktorem kolejowym. Nie wszystkie marzenia się spełniają, ale dlatego bardzo lubię wszelkie zadania o pociągach i zawsze transportuję wagony, nie plecaki, tylko wagony i w ten sposób. Ale z tym się wiąże bardzo, bardzo, bardzo poważna matematyka, ogólne wyliczenie przepustowości sieci. Ogólne wyliczenie przepustowości sieci. Jeden z moich studentów w pracy licencjackiej rozwiązał takie zadanie dla kostki n-wymiarowej. Wynik taki, no i też tylko mignę, wynikiem tutaj takie wzory, wykres oporu kostki n-wymiarowej, opór dąży do zera, czyli przepustowość dąży do 100%, no w przestrzeni 100-wymiarowej opór jest równy tyle. Tak. I jeszcze szybciutko takie migawki. Co ona i one robią w przestrzeni? Te odgłosy to specjalnie. Mam muchę i pająk. No i zadanie wyznaczyć prawdopodobieństwo, że mucha przeżyje N minut. Wydaje się, że to takie no, zadanie bez zastosowania. Nie chcę tutaj za dużo o tym mówić, ale jest to no, odpysk z pewnego modelu spłat bankowych. Miałem studentkę, która pisała pracę magisterską na właśnie taki temat. Bank ocenia klienta według stopnia ryzyka, czy będzie spłacał pożyczki, czy nie. Jeżeli nie spłaci raty pożyczki, to przechodzi do grupy większego ryzyka. Tak jak ta mucha, która się zbliża do pająka. I jeżeli przekroczy barierę zaufania, no to bank mówi wtedy spłacaj wszystko, już ci nie wierzymy. Pająk ma obiad. Więc widać, że zadania tego typu wbrew oczekiwaniu mają pewne zastosowania praktyczne. Notabene ja w takie zastosowania do bankowości nie bardzo wierzę, ale to była praca magisterska nawet na zlecenie banku. No to dobrze. Oj, chyba mówię za długo, ale wytrzymajcie. Jak jest ze sferą w n wymiarach? To jest osobna sprawa. Objętość jest bardzo interesująca.
Hegel mówił, że zabawki dla dzieci są symbolami metafizycznymi. Kto jest ciekaw, niech zatrzyma i przeczyta. Ja powiem, że ja tego nie rozumiem. Ale nie wszystko muszę rozumieć. Jedziemy do tego, co rozumiem. To jest grafika Maurycego Eschera, Holendra, znanego, lubianego przez matematyków. Miał takie matematyczne motywy i zdanie średniowieczne. Bóg jest kołem, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie, brzeg nigdzie. No, można się wczytać w interpretację, ale też nie o tym. Jak obliczamy objętość kuli w szkole? No, w szkole jak w szkole, ale można obliczyć objętość kuli przez proste całkowanie. Po prostu całkujemy pole przekroju po zmiennej H. Kto nie umiał całkować, to go nie będę uczył, ale tak to się najprościej robi. W ten sposób wliczamy 4 trzecie, pier do trzeciej. Może ktoś pamięta wzór. Ale w ten sam sposób można pójść wymiar wyżej. I teraz są rzeczy bardzo interesujące, których tylko wyniki podam. Powiem. Zwróćmy uwagę na objętość kuli w przestrzeniach n-wymiarowych. Są skomplikowane wzory. No, gdybyśmy żyli w przestrzeni 25-wymiarowej i pani w szkole by zapytała Jasia: Jasiu, podaj wzór na objętość kuli. 8192 dzielone przez, nawet tej liczby nie potrafię przeczytać. Ale co jest tu interesującego? Spójrzmy na te liczby w żółtych kółkach. Największa jest dla wymiaru 5. Objętość kuli o danym promieniu jest największa w wymiarze 5. Dlaczego? Nie wiadomo, tak wychodzi, ale to jest niemalże teologiczne pytanie, że Pan Bóg jakoś taką matematykę stworzył. Chociaż pytanie, czy Pan Bóg stworzył matematykę, to jest oddzielne pytanie. Ale spróbujmy się zadziwić. W przestrzeni pięciowymiarowej kula ma największą objętość. Tak, w ilu wymiarach żyjemy? Mam tutaj książkę Mikio Kaku, Hiperprzestrzeń, gdzie jest przedstawiona teza, że żyjemy w przestrzeni 10-wymiarowej, ale to jest wszystko lekkie zawracanie głowy. Odległość w R3. Odległość w przestrzeni trójwymiarowej dana jest wzorem Pitagorasa. Żeby nie mieć pierwiastków, napiszę kwadrat odległości. I wziąłem jako trzecią współrzędną czas. Jako trzecią współrzędną wziąłem czas. Wyobraźmy sobie na początku, że po pustym placu jeżdżą samochody. I żeby się nie czy jest prawdą, że jeżeli dwa samochody znajdą się w tym samym punkcie, to już jest wypadek? A no nie, bo się muszą znaleźć w tym samym punkcie i w tym samym czasie, a więc w tym samym punkcie czasoprzestrzeni. Wobec tego każdy samochód ma wokół siebie taką sferę bezpieczeństwa. Jeżeli on jest w tej sferze bezpieczeństwa, to się nie zderzy. Wziąłem umownie, że ta sfera jest, że odległość mniejsza od 10, czyli powiedzmy albo 10 metrów, albo 10 sekund. I wtedy mamy samochody jeżdżą po przestrzeni dwuwymiarowej, ale ich ruch jest opisany w przestrzeni trójwymiarowej. No a dla samolotów, żeby samoloty się nie zderzyły, to bardzo wiele parametrów jest potrzebnych i do opisania ruchu i do stworzenia strefy bezpieczeństwa, no nie wiem, ilowymiarowa przestrzeń jest potrzebna, ale wysokowymiarowa przestrzeń. Więc widać, że to ma zastosowanie.